Cześć na kanale Wyra Jarunia i dzisiaj będzie test plus recenzja ciasteczek od Bunny My Little Sweet Heart. To edycja z mniszkiem lekarskim. Na początku zalety. Nie zawierają cukru, konserwantów ani barwników. Pakowanie jest bardzo łatwe, zamykanie, dzięki czemu ciasteczka nie wysypią się ani nie otworzą przy transporcie. Skład mają średni, więc najlepiej podawać je raz, najwyżej dwa razy w tygodniu. Przejdźmy może do samych ciasteczek. Pakowanie wygląda w taki sposób, więc jeśli bardzo chce się je zamknąć, więc można to tak zrobić. Ale po odpakowaniu nasze ciasteczka wyglądają w taki sposób. Są tutaj przyklejone, więc postaram się jakoś to oderwać, nie rozrywając tego pudełeczka. Tutaj kółeczko, te klejem, nie wiem co widzicie, to jest chyba taśma dwustronna i naprawdę mocno się klei, więc trzeba uważać, żeby nie rozwalić tej siateczki. Opakowanie ciasteczka wyglądają w taki sposób. Są bardzo schludnie zapakowane w oto takim pudełeczku, bardzo podobnym do Herbal Petsu. O takim zapięciu, więc teraz sobie je otworzymy i zobaczymy, jak one dokładnie wyglądają. Przy otwieraniu, bo tutaj było tak sklejone, opakowanie się troszkę zepsuło. To od razu na minusie, że tak bardzo mocno zapakowane i od razu przy otworzeniu się rozwala. Prezentują się w taki sposób. One w taki sposób, to takie malutkie ciasteczka. Opakowanie można ładnie zwinąć i już jakby ciasteczka się nie wysypią. Zawartość opakowania to 30 gram. Teraz nasze ciasteczka trzeba przetestować. Jak widzicie, kiwi sobie je ciasteczko i jak widać smakuje je, więc to oczywiście na plus. Fifi też wyjęła ciasteczko i jak widać smakuje jej to, więc też oczywiście bardzo fajnie. Ogólnie nasze ciasteczka oceniam na 7 na 10, ponieważ przy otwieraniu naszych ciasteczek pudełko się, znaczy ta folia rozwaliła się. Po drugie nie mają takiego bardzo dobrego składu, a po trzecie cena. Kupiłam te 30 gram za ponad prawie, że 11 zł, więc bardzo drogi produkt. Tak średnio polecam. Bardziej polecam Wam serduszka z Jotter Farmu, które mogę się zobaczyć w blogu z Maxizo. Serdecznie zapraszam. Jeżeli film Ci się spodobał, zostaw łapkę w górę oraz subskrypcję, żeby nie ominąć żadnego filmu. No i to tyle w dzisiejszym filmie. Pa, pa!